Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Biednego Gospodarstwa. W dzisiejszym odcinku przyszła pora na przedostatnie siewy, a mianowicie będziemy sobie siać pszenicę w naszym polu tutaj za tym garażem. Tutaj to pole widzicie, co jest za zabrudzenie koło gospodarstwa. Już wam mówiłem w poprzednim odcinku, że będzie pszenica siana. No i tak dzisiaj się to stanie. Wydaj sobie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę, kto jeszcze nie ma. No i będzie wtedy super. I jeszcze pamiętaj, te drogi widzu, udostępnić ten materiał, żeby ten kanał pozycjonować, filmy, żeby gdzieś tam na tym YouTubie się właśnie trzymały. No i co, myślę, że nie będę przedłużał, tylko już siądziemy do 60. No i wyjedziemy siać. Myślę, że nie ma co rady przedłużać. 60 sobie ostatnimi czasy trochę postała. Nie było co nią robić, ale dzisiaj akurat, tak jak już wam mówiłem w odcinku z siewów buraka, że mogę ją podpiąć jedynie do samego siewnika, z którym oczywiście sobie da radę na spokojnie. Więc dzisiaj trochę nią sobie popracujemy. Nie chcę już tu zamęczyć, ostatnio no i tak trochę sporo porobił. Dobra, możemy jechać. Oczywiście pszenica siana, tutaj pimpek widzę, coś sobie tak stoi przy murze, nie wiem, czy się on opala, czy co mu się dzieje, nie wiem. Sieje się, sieje, dobra. Super. To pole, jak widzicie, no to tutaj w poprzednim sezonie była łąka. Teraz jest pole, no i na pszenicę. I oczywiście Po to pszenicę się tutaj, żeby mieć słomę potem, wiadomo, bo tej słomy, jak wiecie, ostatnio mało było. No i niestety tak to wyszło, a teraz myślę, że po tym sezonie będzie słomy naprawdę dużo, bo aż... Czekajcie, nie. Tak, dobrze. Trzy pola będą na słomę. I trzeba będzie brasę kupić właśnie jakąś rolującą, bo sitmę, jak wiecie, sprzedałem. Lub nie wiecie, może to sobie zobaczyć odcinek tam ze sprzedaży, bo tam akurat kupiec przyjechał i kupił prasę. I pasowałoby jakąś właśnie praskę fajną kupić, żeby mieć czym to wszystko pozbierać, bo tur to jest, teraz to samemu mogę pozbierać belki 60. I pasowałoby właśnie, czy jakoś to wszystko sprasować. Więc będę musiał niedługo szukać jakiejś oferty, żeby na żniwa kupić jakąś fajną prasę. Co prawda mogłem to kupić, wiem, że teraz w okresie zimowym bardziej, myślę, mogło być taniej. Ale jakoś już zagawiłem się, czas minął i nie kupiłem. Ale no i tak pieniądze są, bo jeszcze z... Tak, są pieniądze właśnie ze sprzedaży, znaczy... Tak, ze sprzedaży Renówki oraz New Hollanda. Mam je to tam... 100 kilka tysięcy mam przecież. Jak wiecie. Gdzieś Renówkę sprzedałem za ile? Nawet nie pamiętam. 40 chyba... 40 czy tam 34? Nie, chyba 43 tysiące. 44 chyba tysiące. Jak się nie mylę. A kombajn za 70 chyba 3 chyba, że tak powiem, no. To takie 100 tysięcy ponad jest, więc naprawdę tam na luziku starczy. Myślę, że jakąś sipmę może nie. Zobaczymy, jeszcze będę tam patrzył, na razie wam nie będę nic zdradzał, bo sam nie wiem jeszcze jaką prasę w ogóle kupię. Jaką będę chciał kupić. Ale na pewno odcinek z tego nagram. Bo ostatnio trochę tych, i tak wiem, że ostatnio tych trochę było odcinków z nowych nabytków. Ale to ze względu dlatego, że... No, że wiecie, no. Chciałem te maszyny powymieniać na nowsze, żeby nie męczyć się tym starym w tym polu. Jakiś rozwój mieć. Nie tak ostatnio, jak mówiłem, że kupiłem sobie ten agregat właśnie, który sobie tam stoi, o.
Nie chciałem nagrywać odcinka z jakbym jechał po to, bo po prostu się nie opłacało. Tutaj sąsiad z sąsiedniej wioski, taki znajomy mój kumpel, sprzedawał. No i po prostu nie opłacało się robić takiego odcinka krótkiego. Myślę, że mi to wybaczycie, że nie zrobiłem. Ale myślę, że dobrze, bo tak to byłyby tylko odcinki z zakupów, a nic ze żadnych akcji polowych. Myślę, że ogólnie to w tym roku żniwa będą ciekawe. Nie wiem, ile odcinków ze żniw zrobię, ale myślę, że trochę ich będzie, bo tak... W ogóle zobaczymy, jak się ten mój nowy kombajn spisze. Też się tak trochę nie mogę doczekać na żniwa. Wiecie, że żniwa to najlepszy okres roku. No. Każdy, myślę, na to czeka, wiadomo. I ciepło, czuć ten też żniwa, ten zapach. Słomy, zapach zboża, w ogóle to jest cudowny zapach. Ale najpierw trzeba to wszystko zasiać, nawieść, żeby potem fajne plony były. Tak jak już wam mówiłem chyba w poprzednich tam odcinkach, że nie będę robił odcinka z nawożenia, ponieważ to się na kanale nie oglądało. No i wątpię, żeby teraz tak nagle oglądalność była większa. Jakby sobie to daruję nagrywać, ja sobie to sam wszystko ogarnę. I też tak właśnie myślę, że te odcinki z nawozów są nudne, bo tak nie dzieje się dużo, tylko tak głównie jeżdżę po polu z rozsiewaczem i nawożę. Więc nie dziwię się wam, że nie chcecie oglądać tego. Ale tak czy tak trzeba to zrobić. A ta 60 kopci, kurczę. Trzeba będzie chyba olej zmienić niedługo przed żniwami, bo... Bo co? Żeby się silnik nie zatarł, tak? Czy jak to się nie... Trochę się nie znam zbytnio na tym całym mechanizacji, tak? W ogóle w 60 rezerwa trochę, tak jak wam mówiłem, już jeszcze paliwa nie dolewałem. Ale jest paliwo w stodole przywiezione. Jakby brakło, to się przejdę, przyniosę beczkę, znaczy kanister, bo beczka to za ciężka, co wy. To beczkę w ogóle na przyczepę to ledwo wtoczyłem, jakoś się udało. No i tak, co tam w ogóle u was, widzowie? Jeżeli tak. Ktoś obejrzał teraz ten film do tego momentu, to niech napisze komentarz hashtag pszenica, ja przypnę serduszko. Zobaczę właśnie, kto ogląda filmy całe. O, jedzie jakiś chłopina. Lepiej nie będę dojeżdżał do końca, bo jeszcze będzie kraksa. Masakra. Nie wiem nawet ile minut odcinka już mamy. Ale jeszcze chwilę nagramy sobie i będę też skończył. Ale chyba mamy coś koło 10. Chyba już jest, jak się nie mylę. Tak tutaj patrzę na zegarek. Co tak zwolniła nagle? Paliwo chyba jeszcze jest. Może trochę jest paliwa. Nie wiem, co to się... Ja jestem 60. Dwa sezony temu remont miało chyba, tak? Jak się nie mylę, tak, chyba dwa. Prawie już będzie. Więc... Pasowałoby znowu zrobić jakiś przeglądzik jej, bo... Olej od tamtego momentu nie był zmieniany, powiem wam. Trzeba by jakiś przegląd zrobić, niewielki, ale też nie będę odcinka nagrywał na pewno z tego, bo... Nie opłaca się. No, jeszcze trochę posiejemy i może akurat do końca tego pola by to ogarnął. Właśnie, trzeba jeszcze zrobić jakieś zdjęcie na miniaturkę. I mieć coś później, żeby wam coś wstawić. Też właśnie powiem wam szczerze, że myślałem nad jakimś fanpage'em, jakąś grupą na Facebooku. No myślę, że fanpage jakiś by zrobił.
żeby tam wrzucać filmy, właśnie linki do filmów, żeby tak się tak trochę tym wesprzeć, jak YouTube tych powiadomień nie wysyła. Oczywiście nie mówię, że zawsze nie wysyła, bo zdarzają się nie, że tak jak ostatnio, że po prostu nie wiem, co się stało, ale masakra była. Więc jakiś taki fanpage, myślę, że trochę bym tutaj pomógł. Może to ogarnę. Bo to, co ogólnie widzicie na banerze, tutaj grupy farmingowcy nie ma na Facebooku. Ja ją miałem zrobić, dlatego tam napisałem, znaczy podałem nazwę. Ale od tego momentu, jak ten baner jest, był zrobiony, to ta grupa nie powstała. No i nie mylcie się, ale tej grupy niestety nie ma. Jakiś fanpage właśnie zrobię. I też Facebook taki jakiś, na którego będziecie mogli pisać na przykład. Bo prywatnego nie chcę podawać jeszcze, bo nie chcę się po prostu jeszcze tak na tym YouTubie bardzo pokazywać. Bo to by były komentarze mi na brief pewnie. Tak jak jest na Discordzie. Niedługo na Discordzie też sobie włączę. Też to, żeby wiecie, że kto mnie nie ma w znajomych, nie będzie do mnie mógł pisać. No to jeszcze, jak się trochę bardziej kanał rozwinie. Na razie się nie opłaca, bo to tam raz na jakiś czas ktoś to napisze. Zrób mi to, albo nie wiem, czy nagramy, czy możemy pogadać, czy wiecie, różne takie komentarze, znaczy wiadomości dostaję właśnie, ale to... Ja tam się nie zgadzam właśnie na różne takie rzeczy. Nagranie wspólne, albo rozmawianie, gadanie, czy tego typu inne tematy. Po prostu nie mam czasu, żeby z każdym gadać. Będzie live, na którym będą pogadanki. Może jeszcze takie będzie, myślę. To będzie można ze mną pogadać. Bo teraz na live'ach już nie ma takiej opcji ze mną gadania. Na każdym live'ie są pogadanki z widzami, tylko teraz jak ja sobie tak ustalę, że jest gadanie z widzami, to wtedy będziecie mogli sobie gadać ze mną. Wbijać na Discorda, ze mną poczekalnie i ja was przerzucę sobie. A tak to tylko tacy moi bliżsi koledzy, bardziej tacy znani, to mogą sobie wbijać. Którzy mają rangę oczywiście odpowiednią, żeby scenę mu wbić na kanał tamten pogadankowy. A dlaczego tak zrobiłem, pewnie zapytacie? Ponieważ wbijałem różne takie właśnie dzieci, które mają albo mikrofon, nie wiem, ogarnięty, słaby, jakiś piszczący, jakieś, albo w domu jakieś, nie wiem, gadki, szmatki, jeszcze tego typu dziadostwa, albo się drą dziwnie i się zachowują też poniżej, po prostu poniżej średniej, nie wiem, poniżej w ogóle kultury jakiejkolwiek. I po prostu z tego zrezygnowałem. Ale jak będą teraz, znaczy jakby był taki live z pogadankami, z widzami, to takie osoby po prostu będę wypraszał albo wyrzucał, żeby się pozbyć takich właśnie. Bo to na live ten, takich właśnie osób, żeby się pozbyć na live. Bo potem to jak ktoś taki przyjdzie, jakiś taki, nie wiem, albo starszy człowiek, dorosła osoba na przykład, i się będzie tak kurna śmiać się potem, że ze mnie, że ja taki kurna, nie wiem, no. Że ja na takie zachowania nic nie reaguję, o, że tak powiem. Więc czemu właśnie odchodzić od takich rzeczy i tak trochę bardziej, że tak powiem, na tym kanale rządzić, a nie, że na takich live'ach właśnie oddawać się widzom, żeby się sami rządzili. To w końcu ja ten kanał, ja tutaj na kanale rządzę. No i to wszystko, o wszystkim ja decyduję. Więc może nie ja, wy decydujecie. Ale o regułach to ja decyduję oczywiście. Dobra, zgadźmy sobie 60, tylko kurde screenshota nie zrobiłem. Ach, zapomniałem, jak widzicie, kurczę. Dobra, jakoś tutaj zrobi, myślę.
Więc co, jeżeli wam się taki odcinek spodobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie dzwoneczkiem, kto jeszcze nie ma. Zostawcie jakiś fajny komentarz, ja sobie chętnie poczytam. I pamiętajcie, komentarz hashtag pszenica. Zobaczymy, jak to ogląda filmy. Ja się teraz z wami żegnam, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć.